プレイステーション。No więc dobra, siemano, po raz kolejny w odcinku Last of Us. To będzie odcinek 16 już, jeżeli się nie mylę. Słuchajcie, znalazłem chwilę, żeby nagrać ten odcinek. Ostatnio mam, w tym tygodniu w ogóle będę miał mało czasu na nagrywanie, na granie w ogóle. Bo w pracy mam naprawdę, że tak powiem, zapierdol. Co niektórzy, którzy pracują, wiedzą, co to znaczy, że no człowiek nie ma siły po prostu na nic. Przychodzi, śpi. I idzie dalej i następny dzień znowu do pracy, także to może być lekko uciążliwe dla mnie teraz. Nie mam za dużo czasu w ogóle na to, żeby nagrywać, ani ochoty. A druga rzecz to w poprzednim odcinku coś było właśnie z mikrofonem na początku. Przez pierwszą minutę jakieś trzaski, coś takiego, jakiś w ogóle zanik głosu, nie wiem czym to było spowodowane. Zmieniłem teraz inny port USB, może będzie lepiej, zobaczymy. Zobaczę po nagraniu tego odcinka, jak to wygląda. Ej, dobra, lecimy dalej, zobaczymy. Na tym koniu. Zero strażników. Pusto. Tak, myślałem, że kogoś już spotkamy. Chodźmy do środka. Chodźmy do środka. Którędy teraz? Powiedz ty mi. A może tam? Gdzie? Tak, to chyba jakieś wejście. Tak. Dobra, słuchaj z konia. Tu mogę wejść? Nie mogę wejść. Dlaczego? Co ty tak czekasz tutaj? Na co? A, dobra, brama. No to brama. Hej! Zamknięte na amen. Musimy znaleźć inne wejście. Może przejdziemy górą? Kurde, górą. Którędy? Pewnie pokaże mi się podpowiedź, jak będę za długo łaził. Wskakuj. Teraz? Nie, no bez sensu. Po co ona tu jedzie teraz ciągle? To mnie zastanawia, co ty chcesz, dziewczyno? Jak górę mam przejść? Już tam nie skoczę. Ty byś musiała zejść. Także nie wiem, o co ci chodzi. Zrobić. Tędy mnie nie chce przeskoczyć. Jakoś podpowiedź by się przydała. Właśnie. No, samochód wchodzi, a tam nie chce wejść. Co za gość. Dobra, chodź. Wskakuj na konia. No, ale spróbujemy jeszcze z drugiej strony zrobić to.
No, to chyba nie jest to miejsce, gdzie trzeba by pojechać. Ja to jeszcze sprawdzę, ale wątpię. Tam musi coś być, tylko kurczę, nie mogę wyczaić, o co jemu chodzi. Nie chcę wejść. Ona mówi, spróbujemy górą, ale nic się nie pokazuje. Podsadził ją czy coś, nie wiem. O, Eli, Eli. Ty to jesteś dobra. No dobra. Co? Chcesz tu przeskoczyć? To dawaj. Jazda! Nie. Gdzie? Naprawdę, ludzie, nie wiem, o co tu chodzi. Ona zaraz tam podjeżdża, nie? Nie rozumiem tego. Wskakuj na konia. Co ja mam tu zrobić? O Boże. Nie wiem. Ready. Ready. Dawaj, skakuj. Skakuj na konia. Ludzie, nie wiem, o co chodzi. Nie, nie kumam tego. Już 500 razy podchodzę do tego i nic. Nie mogę tego przestrzelić po prostu? Się nie mogę. Daj mi. Nie mogę jednak. Nie. Boże, konia zastrzelę. Też nie mogę. No cholera wie, cholera wie. Dobra, spróbuję. O, ale lama ze mnie. Także jak macie ten sam problem, to teraz wiecie już, co trzeba zrobić. Ja w ogóle nie skumałem. Wow. Rozjebałem bramę. Nie, nie do końca o to mi chodziło, ale okej. Jest jakieś wejście, nie? Czy co? Nie. Hmm.
Aha, dobra, chyba wiem, o co chodzi. Trzeba z tym też podjechać jeszcze. To będzie następne. Po prostu jedyne. O, Eli, odsuń się. Odsuń się! Ja pierdzielę, zaraz cię czepnę. Idź mi stąd. Człowiek się męczy z kontenerem, a ta. Baterie słoneczne. Dobra. Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, mała, podaj mi rękę. No chodź. Dzięki. Rozejrzyjmy się. No to rozejrzyjmy się. Nie ma nic. Szotka. Chyba coś się będzie tutaj działo. Raczej. Znając życie. Że tak powiem, znając to, co tutaj jest w tej grze. To jest coś takiego, zaraz się pewnie wydarzy, że trzeba będzie walczyć o przetrwanie znowu. Także tak, zobaczymy. Muszę po prostu poszukać tu jeszcze. O, warsztacik, zobaczymy. Bierzmy się do pracy. Do pracy, rodacy. Tu mamy ta strzelba. Może być użyteczna. Tak naprawdę. Nie mam części jeszcze, nieznalezione części po prostu. Łuk, no czasami używam. Niech ci będzie, dobra. 20. Stanie mi jeszcze 21. Ale nie mam tego. Co tu mogę mieć za 21? Do tej strzelby tylko jedynie. To dobra. Pojemność magazynka, o. Ponad 3 naboje się zwiększyły. Teraz, zaraz zobaczę. O, na 3 naboje, dobrze. Aż jakiś postęp jest. Postęp jest, to jest najważniejsze. O, szafeczka. Co tutaj mamy? Znowu, czekajcie. Tu będzie coś na pewno jeszcze do znalezienia, więc może się wrócę do tego stołu jeszcze zaraz. Będą jakieś części. Pusto. Dobra. Do dzieła. Odrzut. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak, to się kończy właśnie. Cześć, Eli. Znalazłeś coś ciekawego? Pewnie nie. Ty nic nie szukasz, tylko ja. Dobra, tu już byłem. Hop, hop! Świetliki! Mam tu lekarstwo na zarazę! Jacyś chętni? Nie róbmy hałasu, póki się nie dowiemy, co jest grane. Ty! Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli.
Oż ty kurwa. Może ktoś został. Co to? Nie oddalę się. Ej, Eli. Nie oddalaj się, była mowa, nie? Musisz tam iść sama, co? Musisz. Nie przeżyłabyś. Biegnij. Joel, biegiem. Pusto. Tu w kartonach coś? O, jakieś drzwi jeszcze są. Co to, cegła? Coś będzie trzeba odstraszać kogoś? Czy coś? Dyktafon. Przybliż. Włącz. Zarażeni zabili dwóch kolejnych strażników. Mają zwołać zebranie w sprawie bezpieczeństwa labu. Mamy tu cały nasz sprzęt. Wszystkie dane. Personel przyzwyczaił się do życia tutaj. Muszę przeprowadzić kolejny test. Ta ogólna indolencja doprowadza mnie do szału. Pierwszy raz znalazłem jakiś dyktafon. Jeszcze działa na dodatek. To jest dziwne. O, jakaś szafka. Ojej. Tryb nasłuchiwania włączę. Gdzie jest Eli? Tu stoi, nie wiem co ona tam robi. Ale dobra. Eli? Tu jesteś? Ale tu ktoś był, no bo przecież czaski były jakieś, nie? Dlatego tu jest pełno tych butelek, różnych takich rzeczy do odwracania uwagi. Uuu, części. A, po jednej. Pojedyncza. Co to? Yeah. No, jeżeli tu jest tyle amunicji, to tu będzie coś się działo. To jest na 100% już. No, słuchajcie, tam gdzie nie potrzeba tej amunicji, to ona nie będzie leżała. Ona musi tu być potrzebna. To dobrze, prawda? Jeśli dowiemy się, gdzie sobie poszli. To, że nie ma ciał, to nie jest tak wcale dobrze, bo one mogą chodzić. Te ciała mogą chodzić, także. Kurwa. Cholera. Chowaj się. Co to jest? Ktoś tam kurwa łazi cały czas, nie? Zdjęcia rentgena. O, wow. Czytaj. Na roślinie grzybicznej na mózgu pacjenta? What the fuck? Grzyb na mózgu? Wow. Dobra, teraz co mamy zrobić? Idziemy dalej. Wow! Kurwa, małpy.
Dobrze, że to nie mlaskacze. Tak. Świetliki to też nie są. No, może tak się wczuli w te badania, że sami zamienili się w małpy. Gdyby dalej to coś znajdziemy. To jebało. To małpy były, ale nie wierzę w to, że to tylko małpy były. Dyktafon znowu jakiś. Włączmy go. Palety aparatury laboratoryjnej zapakowane, gotowe do transportu. Teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z wami zrobić. Mówią, że zarażoną partię trzeba uśpić. Wiesz, co ja o tym myślę? Pieprzyć to. To wy złożyłyście największą ofiarę. Jeśli ktoś tu zasługuje na wolność, to właśnie wy. Ej, spokojnie! O-o. O Boże. No i tak właśnie się zakończyło to. Dobrze, że nie mieliśmy kontaktu z tymi małpami. Nie powiedział, dokąd poszli. Wiem, szukajmy dalej. Ugryzła cię małpa? To ty jeszcze tu możesz dziś być. Panie doktorku. Zarażony. Gdzie jesteś, Eli? Chodź tu. Czekajcie, zrobić coś. Szybkie tworzenie przedmiotów. Nie chcę pozbierać to na może maksymalne zdrowie. To się najbardziej przydaje tutaj. Obszar na słuch mam na maksa już, to bardzo dobrze. Szybkie leczenie, drżenie broni. Mistrz ostrze jeszcze nie robiłem. Na zdrowie na jeszcze 70, nie wiem czy nazbieram. Bomba się przydaje. Tam jest pan doktor. Jest chyba on. Ma dziurę w głowie. Nie łudź się, nie znajdziesz świetlików. Wszyscy odeszli. Serio? No co ty? A ja nie żyję. Albo wkrótce zdechnę. I mam nieco czasu na przemyślenia. Bywały lata, kiedy czułem, że jest pieprzony projekt, to tylko marnowanie. Nie mogę tego dłużej ciągnąć. No dalej. Szukasz reszty? Cały zespół przeniósł się do szpitala Świętej Marii w Salt Lake City. Siedzą tam i wciąż ratują świat. Krzyżyk na drogę. Wiesz, gdzie to jest? Znam te okolice. To daleko? Kawał drogi stąd, nawet na koniach. Co? Wow. Świetliki? Na ziemię! Kurwa, wiedziałem, że tak będzie, nie? Mówiłem wam, że tu jest tyle amunicji, że... Co kurwa za jedni? Nieważne. Wiemy, dokąd iść. Spieprzajmy stąd. Tak, spieprzajmy stąd. Tylko jak? Wow. Spierdalaj. Chowaj się, Ali. Zaraz cię widzę, widzę cię. Tu mam jeszcze coś. Dobra.
Jeszcze ktoś tu jest? Na pewno. Co tu miałeś? Siekierę mam już. Bo inaczej nie przejdę. Coś tam się kopci na czerwono, nie? Co to jest? Cholera. Czekam, ta latarka mi się włącza. Wow. On ma strzelbę! A ja mam pistolet. Jeszcze ktoś? Okej. Więcej ammo. Tu nie ma więcej. Wow. Ja mu wyjebałem. Ta giwera jest zajebista. Szkoda, że nie ma już amunicji. Mam. Z siekierami na mnie? Dobra. Teraz co? Gdzie idziemy? Na dół, panie? Może wezmę sobie, zmienię na shotguna. Ej! Ja pierdolę! Dobrze. Kurwa, dostałem. Jest łeb rozjebany. Żadnej ammo mi nie dali już? Nieładni. Tylko dwie mi zostały. A może wezmę tą jeszcze. O kurwa, ja jebie. Eli, strzel mu w ryj. Wow. Chuj. Przecież... Wow. Ja pieprzę. Tego się nie spodziewałem. To co mam robić? Rusz. Co? Rusz! Rusz!
Muszę ci pociągnąć. Okej. Auć. Raz, dwa, trzy. Teraz. Jezus kochany. Okej. Dostań się do konia. A ja co mam? Tak, będę tak łaził? Teraz taki zdechnięty? Nikogo nie widzę. Chodźmy. Ja cię. Przejebany mam. Joel, jak tam? Nic mi nie jest. Nic mi nie jest. Dasz radę przejść? Chyba tak. Tak. Okej. Kurwa. Szybko! Zostawię wszędzie krew za sobą. Widzę cię. Kurwa macie. Dobra. Ty zostajesz tu. A ja go zajdę z boku. Dobra. Dobra. Dobry plan. Napierdalaj do niego. Przyjaciół, dupku. Kurwa macie. Yeah! Yeah! Good team. Musimy cię stąd zabrać. Przestań spieprzyć, Joel! A teraz chodź! Szybciej! Ja pierdzielę, ledwo idzie. Idziemy. Masakra. Dobrze ci idzie. Dasz radę. O rany, chodź, pomogę ci. Nie. Możesz iść? Tak. No to idź do chuja. To idź do chuja. Dobra jest. Chodź. Jest wyjście! Jeszcze tylko trochę! Uda ci się! Hej! Hej! Joel! Za tobą! Co? Za tobą! Dzieciak ma broń! Kurwa, sprawdź! O kurwa! Kurwa! Ty mały gnoju! Jaki wyjebał! Wow! Chodź, złap mnie! Dobra, idziemy. Przysięgam, że jak cię z tego wyciągnę, zaśpiewasz mi koncert. Nie zapomnij. Czekaj. Otworzę drzwi. Nie śpiesz się. Chodź! Myślicie, że on przeżyje? No chodź! To by było chujowe, gdyby on nie przeżył tego. Oddaj konia, ty gnoju! Kurwa! Chodź! Weź, przyprowadź konia. Dobra. Nasiadę się już? Idź. O kurde, śnieg jeszcze zaczął padać. Zima się zbliża. A ten jeszcze z tym brzuchem rozwalonym. Chyba uciekliśmy. Joel? 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 Jemu na ziemię. Wstawaj, wstawaj. Powiedz mi, co robić. No dawaj, musisz wstać. Joel! Ej, hello. Zima jest, no dobra, ale żyje czy nie?
O! Zajedz! Auć! Wow! Nie wystarczy nam na długo. Yeah. Zostań tu. Chcę na niego zapolować. Ej, będę grał Ellie. Zajebiście. Gdzie poszedłeś? Mam nasłuch? Mam nasłuch, patrzcie. Wszystko mam. Zajebiście. O! Tak, jest, tylko goń go teraz. Ha, jak się fajnie nią gra. Czekajcie, po cichu. Gdzie jesteś ty? Małpo. O, jest tam. Ciu. Widzę cię. Kurwa. Ale szybki. Spierdolił mi. Jebany, no. Przejdę tędy. Jest. Czekajcie, może tak mu wyjebie. Co? Macie. O, dopadłam go. Ha, ha, ha. Muszę się teraz przyzwyczaić do zmiany typu mowy, bo to jest kobieta. Muszę mówić dopadłam, zabiłam. Czy nie? Chyba tak. Jesteś tam? Jeszcze ranny jest. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, kurwa. Jest. Rany. Ale radzion jest. Nasłuch tu nie działa. No. Gdzie on jest? Gdzieś tu był. O, ślady są krwi, patrzcie. Tu bieg. Gdzie on jest, cholera? O, ty jeszcze żyjesz? Ha, biegnę za nim, a nie wiem gdzie tak naprawdę. Cicho. Kurwa, gdzie on poszedł? Jakaś chałupa? Co to za miejsce? No właśnie, co to za miejsce? Ja mam tylko łuk, nie? Zajebiście. O, super.
wszystko w porządku. To miejsce wcale nie jest straszne. Jest. Mam cię. Mam cię, jelonku. Ha, ha. Kto tam jest? Wyłazić! Jaki głos, jak robot dziś. Witaj. Chcieliśmy tylko pogadać. Jeden głupi ruch i dostaniesz prosto między oczy. Ciebie to też dotyczy. Czego chcecie? Jestem David, a to mój przyjaciel James. Jesteśmy większą grupą. Kobiety, dzieci. Jesteśmy bardzo, bardzo głodni. Tak jak ja. Kobiety i dzieci też są bardzo głodne. Ale może moglibyśmy wymienić się czymś za to mięso. Czego wam trzeba? Amunicji, broni, ubrań... Antybiotyków! Macie jakieś antybiotyki? No pewnie. Mamy je w obozie. Możesz iść z nami. Nigdzie z wami nie pójdę. Dobra jest. Twój koleś po nie skoczy. Jeśli wróci z lekarstwami, dostaniecie jelenia. Jeśli przyjdzie z kimś innym... To dostanę prosto między oczy. Dokładnie tak. Dwie butelki penicyliny i strzykawka. Pośpiesz się. No już. Wezmę tę strzelbę. Oczywiście. No, dobra jest, mądra. Cofnij się. Na pewno trochę mu to zajmie. Może schronimy się tam przed zimnem. Weź jelenia. To jest za 100 kilo waży taki jeleń. On sobie pewnie jedną ręką go weźmie. Ta, na pewno by go tak podniósł, no. Już. Wiesz, że nie powinnaś sama tu tak siedzieć. Lubię być sama. Rozumiem. Jak masz na imię? Bo co? Wiesz, rozumiem cię, nie ufasz nam. Jesteśmy całkiem obcy. Ale widzę, że zależy ci na tym kimś, kto jest chory. Jestem pewien, że nic mu nie będzie. Zobaczymy. Kurwa, klikacze jeszcze przyszły. Dupę jeża. Wybacz. Wiesz co? Wolałbym, żebyś oddała mi moją strzelbę. Nie, masz swój pistolet. Ha. Mam nadzieję, że już strzelałaś. Zdążyłam poćwiczyć. Ja cię pierdzielę. Nie możemy. Znowu coś. Tu weszli. Krabi myślisko. Mam nadzieję, że go nie znajdą. Zabezpiecz okna. Okej. Jak? Już nie poduję. Z drugiej strony. Lewa strona. Ej, jebany. Apteczki nie mam, nie? Oczywiście. Nie ratowałaś! Strzelasz z tego lepiej ode mnie! Pomóż mi! Dawaj. Dalej! Ej!
spierdalaj. Wow, dzięki. Twoja prawa! O Jezus, kochany. O ja. Nie! Spierdalaj! Zajebał mnie, chuj. I co, od nowa? Nie, dobra. O Boże, idzie ich na nas ta chmara. Tak, widzę! Jeszcze amunicję! Zarażeni! Kurwa, strzelaj! Mam tu trochę amunicji. Dawaj, amo. Masakra to jest. Dobra, to spierdalamy. Czekaj, amunicja jeszcze. Amunicja, amunicja, amunicja. A, apteczka, kurwa, dobra. Spierdalamy, szybciej, Eli. Eli, szybciej, kurwa. Idź, ja im zablokuję drogę. Obstawiaj schody. Apteczka, Eli, bierz, szybko. Dobra. Za mną. Apteczka, szybciej, szybciej. Bierz, 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 bierz. Ty wolno to bierzesz. Wiesz dokąd iść? Dawaj. Jedziemy. O, świetnie. Czysto. Tędy. Jestem tuż za tobą. Jak się trzymasz? Nie musisz się trzymać. Trochę odcinek się przedłuża, ale nie mogę teraz przerwać w ciągu takiej akcji teraz jak jest. O jest. No i chuj. Hej, mała! W porządku? Nic mi nie jest. Kolejny naskacze. Uciekaj stąd! Ja cię pierdzielę. Co ja tu mam? No nic nie mam, oczywiście, że nic. Gdzie jesteś? Tutaj, co? Ha, cegła? Gdzieś tam daleko ją wyjebie. Nie idź tu tylko, nie idź tu. Nie idź tu. Nie idź tu, ja cię tu kurwa nie chcę. Ja pierdolę, idzie do mnie jakiś frajer. Nie!
Spierdalać, spierdalać. Dobra, zajebą mnie. Kurwa. Dobra. Słuchajcie, ja tutaj zakończę, bo muszę do tego podejść na spokojnie. Tak jak mówiłem, teraz już nie mam czasu, żeby dalej nagrywać za bardzo i muszę się zastanowić, jak to do cholery przejść. Także zapraszam was na kolejny odcinek już niedługo. Mam nadzieję, że w miarę szybko zdążę nagrać następny. Dzięki za oglądanie oczywiście i zapraszam następnym razem. Trzymajcie się. Na razie.